Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Dzień dobry, witam. Pani minister, świat polityki komentuje od wczoraj, od kilkunastu godzin, jak to określiła Katarzyna Ludnauer, wrogie przejęcie posłów nowoczesnej przez Grzegorza Schetynę. Czy pani też się tym emocjonuje? No dzieje się w polityce wiele ciekawego. Także nie nudzimy się. No nie chcę się tu pastwić nad przewodniczącą Katarzyną Lubnauer. No nie igra się z ogniem. Zadała się z twardym zawodnikiem. Ale ona trudnym. właśnie nie igrała. Ona chciała oswoić ogień chyba. A to się nie oswoi. To się nie oswoi. Chyba tu zadecydowało małe doświadczenie polityczne. Grzegorz Schetyna w roli politycznej modliszki nikogo chyba nie zaskoczył. Można się było tego spodziewać. Nie mamy żadnej koalicji, bo tak jak Mówi pani przewodnicząca do tańca, do tańka trzeba dwojga, a tu jest po prostu klub platformy obywatelskiej, który sobie przypisuje bycie koalicjantem nowoczesnej, nie mając tak naprawdę w swoim składzie już posłów klubu nowoczesna, a jakaś, no to jakaś, końcówka to jakaś jest to solidarność dogasanie. z Katarzyną Lubnauer? Czuje no, Pani coś no po takiego. Prostu po prostu, po ludzku jest mi żal, politycznie nie będę udawała. Że osłabienie opozycji mnie martwi. Z jednej osłabienie, a z drugiej strony może wzmocnienie platformy. E, nie, sądzę. nie sądzę. To jasno pokazuje, że stworzenie takiego jednego frontu i zbudowanie totalnej, takiej silnej e, e, opozycji nie jest łatwe i nie jest też możliwe, bo tu grają różne interesy i musi być miejsce na prawdziwe partnerstwo. A trochę pod płaszczykiem koalicji, Platforma chce absolutnie być dominantem e, i, i zderzenie z takim. Trudnym graczem politycznym i tak doświadczonym jak jest Grzegorz Schetyna, chociaż nie chciałabym go tu nadmiernie, broń Boże, komplementować, od razu skazywał na pożarcie nowoczesną, więc no, płaci za własne grzechy, za własne błędy, za wcześniejsze może, błędy. Może nie grzechy, Również. tylko nieroztropność. Bardziej. Ach, dużo tych przyczyn było. To co wydaje mi się i może być odczuwane szczególnie przez nich boleśnie, no to fakt, że liderka tego puczu yy, yy, jest współwinna. Właściwie, może nie bezpośrednio, bo to jej mąż jest tą osobą, którą błędnie rozliczyła finansowanie kampanii wyborczej, przez co nowoczesna straciła yy, dotacje. Nie jest to bez znaczenia potem dla przyszłego funkcjonowania partii. Każda kobieta, Wilkiem. Nie, no ja nie jestem taką pani Nie, nie, ja nie, nie tak, Jestem w, w, po ludzku... no, kobieta kobieta może może wilkiem? wilkiem. się. no, no, tak. A, tak, po drugiej A. stronie. Ja tu sądziłam, że pani mówi, że ja jeszcze, nie, nie. jeszcze gorzej życzę. Natomiast bardzo się dziwię, że jest w dalszym ciągu tak bardzo wyrozumiała dla Grzegorza Schetyny i dla całej tej sytuacji. To pokazuje, jak szalenie jej sytuacja negocjacyjna się osłabiła i o to chodziła. Ona dzisiaj nie może stawiać żadnych warunków i żadnych oczekiwań i tak naprawdę jest albo skazana na tą współpracę, albo jest skazana na... No, że tak powiem, tak niskie sondaże, które nie dadzą im żadnych szans na mandat w wyborach europarlamentarnych. Ale to jest już ich wewnętrzny poważny problem. Można się spodziewać kolejnych odejść w różne kierunki polityczne. Zostawmy nowoczesną. Dzisiaj jest 6 grudnia, a więc Mikołaj rozdaje prezenty. Jakich prezentów mogą się Polacy, obywatele Polski spodziewać od pani minister? My tu mogę tylko życzyć, żeby te prezenty, które sobie rodzinnie sprawiamy albo które przynosi Mikołaj, nie tylko dzieciom były takie. Oczekiwane, żeby on spełniał te, to, o czym marzymy. Natomiast tak, my tu ja pytam, prezentów tak. nie rozdajemy, pani redaktor, realizujemy tak. swoje zamierzenia, swoje plany, takie w sposób zaplanowany, dobrze dwa konkrety. Waloryzacja emerytur <laughs> będzie w 2018 roku wyższa niż zakładano. Najniższe wzrosną o ponad 30 zł, ale jak to się ma do możliwego spodziewanego wzrostu inflacji, a spodziewanego w związku z podwyżką cen energii w przyszłym roku. No, Pani redaktor, mówimy o waloryzacji 2019 roku, która będzie od 1 marca i najniższe świadczenia nie wzrosną o 30 zł, bo dzisiaj ta minimalna emerytura wynosi 1029, tylko ona wzrośnie do 1100 zł. Nikt w wyniku tej waloryzacji, która jest planowana i za chwilę będzie może procedowana w Sejmie, nie otrzyma mniejszej podwyżki niż. 70 złotych, a więc jest to waloryzacja, do której rząd, a propos tego Mikołaja, dokłada do ponad 6,5 miliarda czy 6 miliardów złotych dodatkowe 1,5 miliarda złotych. Będzie to rekordowa czyli waloryzacja. Ta, ja mówiłam, czyli to, o ja mówiłam, była koszt... planowana waloryzacja, dlatego że takie informacje się pojawiają. Pani radii, jak całkiem... mówiła o tej pierwszej propozycji, tej pierwszej mm -hmm. waloryzacji wskaźnikiem 26. Natomiast my, Uwzględniając to, że jest ponad milionowa grupa emerytów o tych niskich świadczeniach i ten wzrost byłby taki też niewielki, zaproponowaliśmy korzystniejsze z punktu widzenia niższych świadczeń to rozwiązanie, i ono wymaga. Regulacji ustawowej, ponieważ Czy gdybyśmy to już będzie coś ustawowe... w rodzaju y, waloryzacji kwotowej, czy to mieszanej, czy to już jest ten system, o którym pani mówiła, który zapowiadała, że do tego rząd chce dążyć? Yy, to jest taki mechanizm, tak, taki mieszany, czyli on uwzględnia co najmniej ten wskaźnik wzrostu wynikający y, y, z ustawy, czyli wzrost o wskaźnik inflacji i udział we wzroście wynagrodzenia i to jest 3,26. I ci, którzy mają wyższe świadczenia, powiedzmy powyżej 3000 zł, dostaną tą waloryzację tym wskaźnikiem, czyli dostaną e, około 100 zł czy 100 zł tej waloryzacji. Natomiast ci, którzy mieli najmniejszą emeryturę, bo też mieli krótszy staż pracy, e, e, żeby. Ta emerytura wystarczała na wszystkie opłaty, na jakieś bieżące utrzymanie, bo jest niska, dostaną, podnieś, będą mieli podniesione prawie o, o te. Z 1029 zł do 1100 zł, a reszta dostanie co najmniej 70 zł. Czyli to nie będzie tak, jak, jak to było parę lat temu. To wzbudziło duże, duże emocje, że wszyscy mieli porówno, no i, i nie wszystkim się to podobało, nie, nie uznano to za sprawiedliwe. Zawsze odbierano tą waloryzację jako krzywdzącą, a wysokość waloryzacji na poziomie nie wiem, 4-5 zł, 7-50 była upokarzająca się, że do ministerstwa odsyłano taką wysokość waloryzacji, to, to, tą podwyżkę, żeby nam pokazać, jak, jak żenujący jest ten poziom tej podwyżki. Bo pamiętajmy, w tym pierwszym roku mieliśmy deflację, nie inflację, bo jednak waloryzacja ma utrzymać siłę nabywczą świadczenia emerytalnego, więc ona jakby wynika z tego, że wszystko nam drożeje i emerytury nie mogą stać, bo wtedy no, możemy kupić mniej, a e, e, czynsz... Tam, czy żywność rośnie szybciej niż wysokość świadczenia? Tym razem tak się nie stanie. Chociaż oczywiście ostateczny wskaźnik waloryzacji, ten 3,26, to będzie odczyt danych GUS-owskich, o którym będziemy wiedzieli dokładnie, dokładnie w lutym. Natomiast nikt nie zmieni tego faktu, że ona wyniesie co najmniej 70 zł. I to jest ta dobra informacja. Czyli lepsza ja, ja informacja. Pani minister, czy Pani zdaniem projekt ustawy znoszący limit składek na ZUS powinien powrócić? Bo on został zakwestionowany przez prezydenta, a następnie przez Trybunał Konstytucyjny, głównie ze względu na tryb procedowania, na to, że nie było wystarczających konsultacji. Ale czy co do zasady, to powinno być. Tak, wrócić? ja właśnie zwracam uwagę na to, że to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego odnosiło się do trybu konsultacji, ale tak. Dokładnie, nawet nie do trybu konsultacji, bo ten akurat Trybunał Konstytucyjny uznał za zachowany, ale raczej za sposób głosowania i niezgodność głosowania w Senacie, natomiast nie odnosił się do meritum. No właśnie, właśnie o tym mówię. Natomiast dzisiaj mogę powiedzieć, że nie ma takich planów, żebyśmy wracali do trzydziestokrotności. Pamiętajmy o tym też, że w 2019 roku pracownicze plany kapitałowe, a więc też dodatkowe obciążenia, odprowadzenie określonych kwot, określonej składki zarówno po stronie pracodawcy, jak i pracownika. Więc wiele tu się dzieje. Póki co nie ma takiego zamiaru. Pani minister, powstało zamieszanie wokół przepisów, które uzależniają wypłatę świadczenia 500 plus w niepełnych rodzinach od tego, czy samotna matka, czy ojciec wystąpił o alimenty od drugiego z rodziców. Sąd administracyjny orzekł, że wypłat na drugie i trzecie dziecko nie można od tego uzależniać. Tymczasem takie jest rozwiązanie ustawowe. I powstało tutaj wiele niejasności, ale czemu właściwie służy ten zapis? Dlatego, że pozostali rodzice dostają na drugie i trzecie dziecko bez względu na to, jakie mają dochody. Więc czemu służy to? Prawdę mówiąc, nie jest to rozwiązanie absolutnie nowe. Stąd jest takie poruszenie, chociaż ten przepis obowiązuje przy świadczeniach rodzinnych od 2004 roku, a więc to, to jest przepis, minister, który ale, mocno ale przy, przy świadczeniach, Ale świadczenia są jednak uzależnione od dochodów, prawda? Tak, ale również ten przepis, o którym pani redaktor tu mówi, nie jest przepisem, który zaczął obowiązywać teraz w tym okresie nowym, bo wnioski składaliśmy do końca, no jeszcze tam można było składać i w zasadzie w całym okresie świadczeniowym wnioski o pięćsetkę można składać i on obowiązywał już też poprzednio, czemu on służy? No temu, żeby sytuacja dziecka była też sytuacją uregulowaną, żebyśmy mieli tą pewność, że dziecko... Dziecko jest zabezpieczone w sytuacji, w której w której. No, tak, ale... no nie jest sformalizowany też związek. No dobrze, ale tak? jak, jak, jak jest ta sytuacja nieuregulowana, no to dziecko ma na tym tracić, bo nie dostaje tego. Wtedy, wtedy nie ma mowy o tym. O tym o tym świadczeniu 500. Plus. Ale pani redaktor, no w ogóle nie mieliśmy, proszę państwa, ten wyrok sądu, o którym pani redaktor tu przed chwileczką mówiła, jest takim y, y, indywidualnym rozstrzygnięciem. Indywidualnym. Nie mamy żadnych kolejnych danych takich przypadków. Przepis obowiązywał. Nie, nie mieliśmy. No sama, tu bo to może, może do tego, uwag, co ten do tego. Więc, proszę państwa, na, uwagę. No, na podstawie jednego incydentalnego rozstrzygnięcia. W Polsce nie ma tak, że jeżeli jest orzeczenie w jednej sprawie, bo ktoś się odwołał, to jest to odwołanie do tego, tej konkretnej sytuacji, której, która została rozpatrzona. I teraz powiem tak. Przecież mamy. Mamy za sobą ten poprzedni okres przyznawania tych świadczeń i no nie było żadnych absolutnie jakby zgłoszeń, wątpliwości co do tego, że osoby czy samotne mamy, pani redaktor, traciły to świadczenie. Ja powiem tak, ale powiem na podstawie Poczee, twardych musimy, danych. Musimy kończyć, chciałam żebyśmy, zapytać ale o, o rezultaty chcę powiedzieć w jedną rzecz. programu, Dobrze, ale już nie Chcę po powiedzieć na temat wydatków mhm. na samotne rodziny, samotne. Mamy. w 2015 roku były to 2 miliardy 400 milionów złotych, które były wydatkowane na rodziny samotnych rodziców. Teraz w tym w 2017 roku, pani redaktor, to jest ponad 7 miliardów złotych, trzykrotny wzrost na e, e, samotne rodziny. No proszę nie mówić, że nie dbamy o samotnych rodziców. Ale to nie to rozumiemy ja nic ich. Ale to ja mówię. <grym> dbamy e, o ich sytuację, nie nie tą materialną pan... i świadczenia. A, a nie nie Mówiłam, że, że ministerstwo dwa, ani że nie dwa. Także rozumiem, że to nie do mnie było. Nie, nie, nie. Ale to, to trochę, że na na taką dyskusję. Po podsumowującym trzylecie pracy w restauracji. Płynął. Płynął, bo trochę, trochę czasu zajęła nam nowoczesna. Dziękuję bardzo. Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Elżbieta Rafalska. również dziękuję. i udanego Mikołaja w takim razie. Pani również. Do widzenia.